Witam serdecznie, jesteśmy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Mamy wyjątkowego gościa, pani Elżbieta Rodzeń. Witam serdecznie, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o pani książce Noc Świetlików, ale też chciałbym naszym widzom przybliżyć pani sylwetkę, pani osoby. I na początek chciałbym, żeby pani opowiedziała, czym pani zajmuje się na co dzień, jak wygląda pani praca? Pracuje pani z dziećmi? Tak, pracuję z dziećmi w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Czasem też zdarza mi się pracować z młodzieżą, to zależy od tego, jaki jest problem, ponieważ pracuję z dziećmi młodszymi, sprawdzając, czy są gotowe już do pójścia do szkoły na przykład. Później z troszkę starszymi pod kątem diagnozy dysleksji, a ze starszymi głównie spotykam się przy okazji dzieci z niedosłuchem. To jest moja druga specjalność, wady słuchu. Także właściwie to jest całość mojej pracy. Rozumiem. I czy przy okazji tej pracy pisanie książki jest jakoś powiązane? Czy czerpie pani inspirację? Czy jakoś te dzieci, z którymi pani pracuje, natchnęły panią do napisania historii? Czy to jest nie zupełnie za bardzo, gdzieś tam? Nie za bardzo. To jest jakby coś zupełnie innego. Moja praca wynika chyba trochę bardziej z mojego życia, a jeśli chodzi o pisanie, to jest to osobną gdzieś tam dziedziną. Gdyby to mogło być zawodem, to pewnie by było moim zawodem, ale nie może być, więc mam taki zawód, jaki mam i w sumie z tego się bardzo też cieszę. Rozumiem. To proszę w takim razie powiedzieć już, skupmy się na książce, na napisaniu jej. Skąd wziął się pierwszy pomysł, jak urodziła się ta myśl, żeby stworzyć taką historię? Pomysł się rodzi z reguły po kawałku. To nie jest tak, że wpadam na całościowy już zamysł, tylko po kolei jakieś elementy rodzą mi się w głowie. Później staram się jakoś to rozwinąć. Czasem powstaje pierwszy szkic. Tutaj powstał pierwszy szkic parę miesięcy wcześniej przed pisaniem całości. Natomiast stwierdziłam, że bohaterowie zmierzają sami w innym kierunku, więc popchnęłam ich tak naprawdę w kierunku zupełnie odwrotnym. I na razie spotkałam się faktycznie z taką jedną opinią osoby, która czytała, że rzeczywiście można to gdzieś tam wychwycić. Nie wiem do oceny czytelników, natomiast tak czasem jest, że ja coś innego planuję, a później bohaterowie robią odcinek. Rozumiem. Proszę powiedzieć jeszcze główni bohaterowie. Bohaterka Paulina, czy to jest odzwierciedlenie gdzieś tam pani osobiście, gdzieś nie. tam jakiejś części życia, czy z przeszłości, czy jakieś osoby? Nie, to nie jest nikt, kogo bym znała, nikt prawdziwy. Osobowość zupełnie wymyślona. Osobowość zupełnie zmyślona, nawet są takie amerykańskie teorie pisania, które mówią, że nie powinno się czerpać z życia, bo to utrudnia rozwijanie fabuły i rzeczywiście coś chyba w tym jest, także wszystkie postaci są zupełnie zmienione, część imion jest wzięta, że tak powiem, od osób, które gdzieś tam się pojawiły, ale to są bardziej takie imiona tych postaci pobocznych, takich drugoplanowych. Rozumiem, to proszę nam jeszcze powiedzieć, jak wyglądało pisanie, tworzenie tej książki. Pracuje pani, więc musiała to pani jakoś pogodzić. Jak małżonek w tym okresie też wspierał panią, też dedykuje pani po części tą książkę właśnie mężowi. Wspiera panią w spełnianiu tej pasji? Tak, ja w ogóle jestem zaskoczona tym, że mogłoby być generalnie inaczej, bo teraz dopiero słyszę od ludzi, że gdzieś tam niektóre związki są takie bardziej niepozwalające na rozwój. My bardzo na ten rozwój swój wzajemnie stawiamy. Przez jakiś czas trenowaliśmy tak hobbystyczny taniec towarzyski, więc jakby kiedy się z tego tańca wycofaliśmy, ja zyskałam czas na pisanie, a mąż zyskał czas na grę na perkusji. Także generalnie przemieszczamy się w naszych takich pracach, że tak powiem, pozadomowych i pozazawodowych. No dla nas jest na tyle ważne, że na to zawsze znajdujemy czas i też każdy szanuje to, że to drugie ten czas musi czy też chce poświęcić czemuś. Natomiast tutaj mąż generalnie bardziej wspierał mnie w tym, żeby w ogóle to wydać. Bo rozumiem. Ja gdzieś tam coś zawsze pisałam, ale trudno jest coś własnego ocenić. Zwłaszcza jak się nie jest polonistą, jeszcze mi się wydawało, że trzeba być polonistą. Żeby napisać książkę. Żeby napisać książkę. No okazuje się, że nie, bo powstała naprawdę bardzo ciekawa powieść. A proszę jeszcze powiedzieć a propos wydania. Jak to właśnie wygląda? Nasi widzowie pewnie chcieliby wiedzieć.
Jak ciężko jest się wybić, jeżeli już jest gotowe dzieło? Chce Pani to wydać? Czy może Pani opowiedzieć, jak to wygląda w takich sprawach? Jak to zrobić, żeby wydawnictwo chciało reprezentować też Pani nazwisko? Myślę, że tutaj chyba trzeba mieć dużo szczęścia, które ja miałam, nie wiem dlaczego, ale... No pewnie dlatego, że książka jest po prostu dobra. Myślę, że jest dużo dobrych, piszących osób, które nie zostaną nigdy wydane, bo nawet w historii literatury czasem się przewija, ile ktoś raz został odrzucony, zanim go wydano. Natomiast wydawnictwa z reguły życzą sobie pewnego rodzaju opisu siebie, swoich osiągnięć, takiej krótkiej formy, która by zachęciła bądź jakoś ten tekst zareklamowała. Myślę, że to jest dość istotne i też często jest takie pytanie, czy coś się wcześniej publikowało. Więc jeśli ktoś o tym poważnie myśli, no to wydaje mi się, że kilka takich konkursów na opowiadania, a później zamieszczenie ewentualnie jakichś dokonań. Ja tam generalnie też coś takiego zamieszczałam, że brałam udział w takim czy innym konkursie, chociaż brałam udział w nich tylko po to właśnie, żeby... Żeby zaistnieć też... Żeby mieć co napisać tak naprawdę. Rozumiem. Bo... I jakieś sukcesy związane z tymi konkursami? Niewielkie tak naprawdę, bo pisanie opowiadań jakoś nie pociągało mnie. Też nie mam takiego dobrego pióra, żeby... i takiego dobrego języka, żeby opowiadania sprawnie pisać. Ale jakieś tam finały bez konkretnych wysokich miejsc. Ale doprowadziło to generalnie do tego, że wydała Pani książkę. I też chciałem zapytać, do kogo Pani ją kieruje? Komu by Pani poleciła? Jakby, jak Pani widzi odbiorcę właśnie tej książki? Kto to jest? Dla kogo jest ta książka? Powiem tak. Generalnie kierowałabym do dziewcząt troszkę starszych. Tak. Liceum, początek studiów, chociaż szczerze powiedziawszy, ja wciąż czytam tego typu literaturę i wiem, że jest wiele osób, które też czytają takie rzeczy. To jest coś, co generalnie mnie urzekło w pewnym momencie, dlatego napisałam akurat w tym nurcie, a nie w innym. No jest to fajna zabawa na przepisanie. No tak, jest to dosyć teraz popularne, książki fantazy. No ale to nie jest tak naprawdę tylko powieść o tym, że bohaterka znajduje się w świecie elfów. Są poruszane różne problemy, które tyczą się faktycznych ludzi żyjących w normalnym świecie. Porusza Pani różne problemy i chciałem też zapytać, czy to też się wiąże jakoś z Pani doświadczeniami, doświadczenia bohaterki? Czy... Nie. Z reguły nic, co piszę, nie jest ze mną powiązane. Jedyne, co jest, że tak powiem, mojego, to miejsca, o których piszę, bo tam faktycznie te miejsca, które są opisywane, to są miejsca, w których ja byłam, poza domem tam, w którym się odgrywa część akcji, bo to jest fikcja. Natomiast samo umiejscowienie na mapie Polski to jest teren mi znany. Rozumiem. Ale wszelkie takie problemy bohaterki wynikają jakby z wymogów fabuły bardziej niż z tego, że ja na ten temat coś wiem. Rozumiem. Jesteście takim, tak, z własnego doświadczenia. Jasne. Dobrze, a czy możemy się spodziewać teraz kontynuacji bądź następnego dzieła? Czy pracuje Pani nad czymś? Można coś zdradzić? Jak? Można, natomiast to jest chyba zależne bardziej od tego, co będzie chciało zrobić wydawnictwo. Dlatego, że ja tutaj nie decyduję o tym, czy ta książka, druga część będzie wydana. Drugą część skończyłam w czwartek. Także... A, to gratuluję w takim razie. Natomiast ja piszę wszystko ręcznie, więc teraz czeka mnie naprawdę dużo, dużo przepisywania. Rozumiem. To żmudny proces, ale życzę wytrwałości i myślę, że nasi widzowie po obejrzeniu naszego spotkania sięgną po książkę, polecamy wszystkim. No i czekamy na drugą część w takim razie. Życzę powodzenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Thank you.